coś jeszcze podać państwu? Wie pan co, dziękujemy. Natomiast w pubie trwa biznesowe spotkanie inżynierów lotnictwa. Oskar i Irek dwoją się i troją, żeby klienci byli zadowoleni. Jednak ledwo dają radę. Liczą, że dziewczyny wkrótce dotrą i pomogą im wszystko ogarnąć. Czemu tam jest tyle ludzi? A no kurde, rozwijam się. Właśnie wynająłem inżynierom stolik na spotkania biznesowe. Byli tu jakiś czas temu, bardzo im się spodobało. Wiecie, ile to jest kasy z takim spotkaniem? Wszystko fajnie, ale ty chyba musisz sobie kogoś zatrudnić, co? Oczywiście, że tak. Tylko akurat Anka nawaliła. Nie miałem czasu o tym pomyśleć. Wiecie, jak jest. Aha, no tak, wiem. Słuchajcie, super jesteście, ale gdzie jest ta wyżerka dla inżynierów? Wyżerka jest na zapleczu, także musimy to rozładować. Dobrze, to robimy w ten sposób. My się bierzemy za ciężką robotę, a wy dziewczyny obsługujecie i musicie być pozytywne. Uśmiech na twarzy, pozytywna atmosfera. Mogę na was liczyć? Będzie super miłe. Tutaj pan włożycie. Tak, proszę, dziękuję. Co? Okazało się, że aluminium to jakieś nieporozumienie ze względu na jego CTE. Miękkie oprzyrządowanie... Przepraszam, panowie, nie mogę się skupić. Jakie ładne okoliczności nam się tu zrobiły. Czy coś jeszcze państwu podać? Na pewno, ale jeszcze nie mogę się zdecydować. Ja podejdę za chwilkę, spokojnie. Ruchy, dziewczyny, ruch. Jolka? No? Ten szef tak się na ciebie gapił, że aż mi się gorąco zrobiło. Nie wiem, widziałaś, jak ja mam przystojny. Ja nie mogę, co za koleś? Ej, no w końcu inżynier lotnictwa, tak? Może w końcu jakiś porządny gość, nie? Inżynier, sr inżynier. Słuchajcie, zamiast tutaj ogarniać te szklanki Saigon, mamy jak są bandytów, to co to za akcje tam jakieś? Romans. Co sobie ogarniesz szklanki? Oskar kazał nam zajmować się tamtą salą, więc tu się będziemy zajmowały. Jolka, ty zamiast zasuwać, po prostu maślane oczka robisz do tego pajaca, po prostu wiesz, zaraz jeszcze ponad, jeszcze... Kuźwa, napalony rejtan. Irek, na tym polega obsługa. Dokładnie, Iruś, a co ty myślałeś? Jesteś po prostu zazdrosny. Przecież już nie jesteście razem. Ale ja zazdrosny jestem? Ja sobie Jolkę klinem wybiłem z głowy dawno. No to super, w takim razie idź i zbieraj te szklanki. Ja muszę szwedzki stół ogarnąć na zapleczu.